Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że macie się doskonale. Dzisiejszy temat będzie nic innego jak fizykoterapia, czyli realna terapia, a może saga z Gwiezdnych Wojen. Fizykoterapia często jest błędnie mylona z pojęciem fizjoterapii. To temat, który współcześni fizjoterapeuci, czy też terapeuci manualni, zazwyczaj unikają jak ognia. Osobiście również nie przepadam za wypowiadaniem się o jej skuteczności, czy działa, czy nie, ale postanowiłem w końcu podjąć się tego tematu i czasem myślę, że z fizykoterapią jest trochę jak ze stretchingiem w sporcie. A jeśli już poruszyłem temat rozciągania, to musisz zobaczyć poprzedni materiał. Od niepamiętnych czasów fizjoterapeuci stosują zabiegi fizykoterapeutyczne, ślepo wierząc, iż prawdopodobnie może to pomoże, a jeśli nie, to na pewno nie zaszkodzi. Czy faktycznie tak jest? A może w gąszczu współczesnych, bardziej skutecznych metod fizjoterapeutycznych jest jeszcze miejsce dla tzw. babci fizykoterapii? Przypomina mi się moja historia, jak byłem na studiach, to co roku była męczarnia właśnie zabiegami z elementów fizykoterapii, czyli prąd, laser, kriofala uderzeniowa, również setki godzin praktyk spędzonych po to, żeby realnie kliknąć, no umówmy się, kilka guzików. Co więcej, najcięższe egzaminy, jakie zdawałem, to były właśnie z tego przedmiotu, z fizykoterapii. Musiałem wyliczyć natężenie, wartości procentowe, co ile w czym rozrobić i znać wszystko po prostu na pamięć. I co mnie śmieszy niesamowicie, dzisiaj wszystkie maszyny mają to zaprogramowane i rola fizjoterapeuty głównie można by powiedzieć, że zawęża się do odpalenia maszyny i dosłownie kliknięcia kilku guzików. Więc co to jest ta fizykoterapia? Na samym początku trzeba wyjaśnić bardzo ważną kwestię. Jak już wcześniej wspomniałem, fizykoterapia to nie jest to samo co fizjoterapia. Bardzo często te pojęcia są ogólnie traktowane jako synonimy, ale różnica między nimi uważam jest zasadnicza i znacząca. Fizykoterapia to taki niewielki dział fizjoterapii zajmujący się zastosowaniem tzw. czynników fizykalnych. Czyli fizjoterapia, można by porównać, że to jest takie wielkie drzewo, taki wielki wór, a fizykoterapia to jedna gałązka z kilkoma listkami i tylko pytanie, czy coś z tego wykiełkuje i da cudowne, pyszne jabłko. W skrócie, fizykoterapia jest częścią rehabilitacji, w której bodźcem leczniczym są ręce terapeuty, a prąd, laser, ultradźwięki, pole magnetyczne czy wpływ temperatury, a nawet klimatu, mylenie tych dwóch podobnych do siebie pojęć bierze się prawdopodobnie z faktu, iż przedrostek fizyko kojarzy się raczej z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych niż zabiegami fizykalnymi. Jedno tutaj można by powiedzieć, że jest pewne. Jeśli mówicie komuś, że wybieracie się na fizykoterapię, to prawie zawsze macie na myśli fizjoterapię. Więc warto o tym pamiętać i nie mylić tych takich dwóch podstawowych pojęć. Czy w ogóle również istnieje miejsce fizykoterapii we współczesnej rehabilitacji? I określenie właśnie takiej geriatrii w odniesieniu do babci jako fizykoterapii jest w mojej ocenie nieprzypadkowe i tak naprawdę ludzie wykorzystywali już działania fizykalne jeszcze długo, długo przed momentem, kiedy w medycynie całej powstał taki działający nurt zajmujący się przywracaniem ludziom, czy też aktualnie zwierzętom, sprawności po jakichś urazach. Można powiedzieć, iż to właśnie fizykoterapia zapoczątkowała powstanie aktualnej rehabilitacji i w przeszłości była jej główną odnogą, taką główną rozwiniętą częścią. Jak to wygląda dzisiaj? Współczesna fizjoterapia ukierunkowana jest na pracę indywidualną pacjenta, czyli pacjent-terapeuta. Nowoczesna rehabilitacja z roku na rok coraz bardziej skupia się na pracy funkcjonalnej, opierającej się głównie na zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń oraz bardzo skutecznemu oddziaływaniu rękami terapeuty w celu przywrócenia sprawności pacjentowi po urazie. Zabiegi w zakresie, bardziej z zakresu fizykoterapii już dawno straciły, można powiedzieć, pozycję lidera w rehabilitacji, a wręcz można nawet pokusić się o stwierdzenia, iż z roku na rok zyskują coraz więcej przeciwników niż zwolenników wśród moich znajomych fizjoterapeutów. Mówi się również, że wielu fizjoterapeutów odchodzi, dzięki Bogu, i niesamowicie się z tego cieszę. I taki stan również bierze się z faktu, iż polski NFZ bezsensownie opiera wszystkie działania z zakresu rehabilitacji
na najtańszych, najłatwiej dostępnych zabiegach, czyli właśnie fizykoterapii. Przecież dużo taniej jest wysłać 6 pacjentów na zabiegi typowo fizykoterapeutyczne, które może obsłużyć jeden fizjoterapeuta, niż zapisać mu terapię indywidualną, która będzie dużo, ale to dużo bardziej skuteczniejsza, ale zaangażuje więcej osób do pracy w tym samym czasie. I tutaj zasada jest prosta. NFZ ma Cię jak już trochę podleczyć, leczyć, ale nigdy nie wyleczyć pacjenta, czyli klient niczym bumerang zawsze będzie wracał. NFZ bardzo fajnie to przemyślał i tutaj Mamona mocno się zgadza. To, czy pacjenci Ci wyzdrowieją i szybko wrócą do sprawności, no pod względem tego kuluaru no nie ma żadnego znaczenia. Pacjent został odprawiony, rehabilitacja się odbyła, podpis jest i najwidoczniej była kiepska, bo niewiele pomogła. Niestety przepisy skonstruowane są tak, że sami fizjoterapeuci pracujący w placówkach sponsorowanych przez NFZ nie mają zbyt dużego pola do manewru i skazani są na wykonanie totalnie bzdurnych skierowań wypisanych czasami przez lekarzy. Trzeba to powiedzieć bardzo głośno i wyraźnie. Takie działania to jest strata czasu, pieniędzy, zdrowia i całego procesu, gdzie można byłoby szybciej przywrócić przykładowo funkcjonalność po ACLR, czyli rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego u jakiegoś tam klienta czy też pacjenta. Ogólnie fizykoterapia jako czynnik wspomagający proces rehabilitacji może występować. Ja również jest oczywiście pozytywna strona zabiegów fizykalnych. W bardzo wielu przypadkach fizykoterapia to znakomity dodatek do innych działań w procesie rehabilitacji, więc pamiętajmy, iż najskuteczniejsze leczenie to takie, w którym usuwamy przyczynę dolegliwości bólowych, a nie jej skutek w postaci bólu, stanu zapalnego, obrzęku. Prościej mówiąc, jeśli spojrzymy na osobę, która odczuwa ból kręgosłupa, załóżmy odcinka lędźwiowego, czyli tak zwany low back pain, no to w dzisiejszych czasach, no zgodnie z populacją, można powiedzieć, że co trzecia, co czwarta osoba ma problemy z low back painem i podczas poruszania się to działanie polegające tylko na znieczuleniu go, nie wiem, powiedzmy tensem, czyli prądami, naświetleniu laserem, faktycznie mu pomoże w jego przypadku? No szczerze wątpię. Jeśli on ma problemy z biomechaniką całej kolumny kręgosłupa, to czy takie zabiegi mu jakby przywrócą funkcjonalność tych mięśni, które stabilizują, czy cokolwiek innego pod względem biomechanicznym? Zdecydowanie dadzą mu ulgę przez zmniejszenie odczuwania bólu przez receptory, czyli usuną poniekąd skutek, a jeśli nie zostaną one wspomożone, jakby nie zostanie cała terapia wspomagana jako główny czynnik przez terapię manualną, to przyczyna dolegliwości nadal pozostaje prędzej czy później i doprowadza do kolejnych uszkodzeń i powrotu z problemem. I tak się właśnie rodzi klient bumerang. To takie pudrowanie pryszcza, który się już pojawił i rośnie. Więc z zewnątrz problemu może nie widać, ale w środku wszystko się kotłuje i pozostaje bez zmian. I czy to faktycznie chodzi o to, żeby pomagać pacjentowi, klientowi? Uważam, że nie. Więc tutaj można byłoby dodać i oczywiście w takim dużym podsumowaniu chciałbym zaznaczyć, że zabiegi z zakresu fizykoterapii są skutecznym środkiem do zwalczania dolegliwości bólowych i bardzo często wprowadzenie ich przyspiesza procesy gojenia powstałych urazów. Trzeba jednak pamiętać, iż nie są one złotym środkiem w rehabilitacji i w większości przypadków powinny one być tylko dodatkiem do działań w celach fizjoterapeutycznych, a nie główną odnogą czy też formą leczenia. Pamiętajmy, iż usunięcie skutków uszkodzenia nie wiąże się z poprawą naszego stanu zdrowia, a wręcz może zwiększać ryzyko negatywnych skutków w przypadku wystąpienia przyczyn powstałego urazu. Często również, jak prowadzę swoich klientów pod względem motorycznym, jako trener przygotowania motorycznego, no to głównie dostaję gorączki, jak do mnie przychodzi klient i miał przykładowo 10 razy kryo, 10 razy laser, 10 razy mizianki po nodze, a nie było przykładowo w tym okresie żadnej kinezoterapii, treningu dociążania. Czyli aparat ruchu jest po to, żeby go leczyć ruchem, żeby go dociążać przecież, więc tutaj warto zastosować ćwiczenia, czy też wszelako bogatą kinezoterapię i tutaj powinni się pochwalić tym jak najbardziej fizjoterapeuci.
i oni, przyjmując nawet klientów, czasami również korzystają z takich zabiegów jak BFR na MADAPie czy AirBandzie, czyli Blood Flow Restriction Training, o czym wcześniej mówiłem na YouTubie. Elektrostymulacja, no to tutaj mamy do koloru do wyboru od kompleksu Power Dot, jak i również presoterapia, czyli powiedzmy Pressmatic. Jest to bardzo dobra metoda, ponieważ ona będzie przyspieszała proces regeneracyjny, jednak te elementy traktujemy jako dodatek i wisienkę na torcie w całym frameworku. Uważam, że ćwiczenia, dociążanie to główne elementy, a tamte mogą mi tylko ciupkę przyspieszyć procesy regeneracyjne tkanek. Chciałbym również znać Wasze zdanie na temat fizjoterapii, czy też fizykoterapii, czy korzystacie w swoich gabinetach fizjoterapeutycznych, w swojej praktyce takich elementów związanych, tak jak wcześniej wspomniałem, z zabiegami fizykoterapeutycznymi, czy może jak w ogóle posługujecie się w swoim warsztacie pracy. Trzymajcie się, to dzisiaj na tyle. Ściskam, Sherlock.